Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Profi, kolejny odcinek z Wiedźmina 2. Udajemy się do obozu Kedwen w sprawie spisku, teorii spisku. Matko, jak u mnie deszcz pada, nie? Nie wiem jak u was, ale u mnie dzisiaj totalnie leje. Nie mam ochoty w ogóle wychodzić z domu, ani nic, tu chyba, nie? Tu. Ja mam totalnie ochoty wychodzić z domu, a musiałem iść kurde na zajęcia. O, czytwanko. A musiałem iść kurde na zajęcia, zmokłem jak skurwysyn. Boże, tak mi się nie chciało, ale musiałem iść. Dobra, jesteśmy już prawie w obozie. No, nareszcie się pojawiłeś! Siemanko. No Rush, powiem ci, że masz tempo biegania, że ja pierdzielę. Gdzie się wszyscy podzieli? Zostali zaproszeni na ucztę. Skąd wiesz? Widziałem, jak przybył posłaniec od Detmolda. Co to za uczta? Podobno Detmold wykrył przywódcę jakiegoś spisku i z tej okazji... To skurwysyn. Gdzie ta uczta? W kantynie obozowej. Ale tam teraz pusto, wszyscy poszli na Wergen. Szybko! No to lecimy. Udaj się do obozu kantyny. Okej, os. Ciekawe, kogo wykrył jako przywódcę tego spisku. W ogóle, jakie mamy jeszcze misje? O kurde, tu już sporo tych misji widzę, że w drugim akcie, znaczy w pierwszym, w drugim akcie już, dobra. Zrobiliśmy. To jest sprzed stuleci. To zostało niesprzedane. Tutaj nic nie ma. Również. A, to jak już mi się wydaje, że to już jest koniec tego aktu, tak sądzę, bo tak misje już zostały porobione. Teraz należy już tylko czekać na rozwinięcia niektórych. Będzie tu jakaś akcja? No, nareszcie się pojawiłeś! Pozabijam skurwysynów. Będą cierpieć, będą umierać długo i boleśnie. A sam? Ja też chcę. What the fuck? Co oni tak tu po... What the fuck? Co tu się działo? Co? What the fuck? Ile ich tu wisi? Bitch, please. Co tu się odpierdzieliło? Patrzcie. Geralt jest przeciążony. Kurna, czemu mnie to nie widzi, nie? Nie widzi, nie dziwi. Broń, miecz. Dobra, wywalmy to. F5. Ja pierdzielę, co tu się działo? A, to... Już zrobiłem, to można powtarzać. Zabiję kurwich synów. Wszystkich. Ja pierniczę, co tu się stało? Wes, nic ci nie jest? Nie. Co tu się stało?
Detmold zaprosił wszystkich na ucztę. Powiedział, że król jest nam wdzięczny za pomoc w wykryciu spisku, że ma dla nas pieczonego prosiaka i dwie beczki wina. Powiedział, że Vernon właśnie wrócił z misji w Kedwen i osobiście odbiera od króla nagrodę. Ja mam przy tym być. Chłopcy poszli do kantyny, a ja do królewskiego namiotu. U króla nie było Rosza. Detmold skakał jak małpa i wrzeszczał, że wszystkich powieszą. Że to kara za flotsam i spiskowanie. Co oni ci zrobili? Wyśmiali moje prośby i błagania. I pozwolili odejść. Wasza wysokość, proszę, cofnij rozkazy. To zwykli żołnierze. Robili, co im kazano. Nie zasługują na śmierć. Błagam, panie, okaż litość. To ludzie honoru zasługują na lepszy los. Honoru? A gdzie był wasz honor, gdy... Detmold, zostaw nas. Wasza wysokość? What the fuck, co tu się działo? Co dziwka może wiedzieć o honorze? Jesteś tylko małą, głupią kurewką i tak zostaniesz potraktowana. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć któregoś z nich, będziesz grzeczna. Nie idźcie tam, proszę, Rosz! Detmold tylko czeka, żebyś poszedł się mścić. To się doczeka. Nie rozumiesz? Powiesili chłopców, żeby cię sprowokować. Nie było cię tu, a oni mieli bitwę do wygrania. Nie wiedzieli, kiedy wrócisz. Nie możecie tam iść. Nie pójdziemy. Pójdziemy i zabijemy każdego Kedweńczyka, który stanie nam na drodze. To samobójstwo. Chęć dożyć to. Mój kraj się rozpada. Moi przyjaciele zostali bestialsko zamordowani. Chcę krwi. Spokojnie, mamy save'a, więc się w końcu uda. Nie masz pojęcia, jak bardzo wciąż... W razie czego z trudnego poziomu pójdziemy na łatwy. Ale wytrzymam, bo inaczej oni zwyciężą. Jeśli rzucisz się samotnie na całą armię, popłynie twoja krew. Tylko twoja. Wes ma rację. Ochłoń, Rosz. Co proponujecie? Zlutować wszystkich, próbujemy, którzy wiszą? Próbujemy przedostać się do Vergen przez wąwozy. Znam tajne przejście do miasta. Wykorzystamy zamieszanie bitewne, znajdziemy Shile, dorwiemy królobójcę. I zabijemy tylu Kedweńczyków, ilu się da. Dasz radę, Wes? Wes zostaje. Nie chcę jej więcej narażać. Poza tym ktoś musi przedostać się na Percivala i odpłynąć w bezpieczne miejsce, tak żebyśmy mogli stąd uciec. Na statku zostało dwóch marynarzy na warcie. Będziemy na was czekać w zakolu rzeki za obozem. No okej. Ale najpierw... Musimy iść przez wąwóz. Najpierw, ziomek, rozdam sobie talent. I myślę, że... Damy go sobie tu. Żeby mieć jeszcze więcej HP. Ręczę za nią własnym łbem. Nie wierzę, że uciekła Detmoldowi. Co sugerujesz? Nic. Najpierw zabiję Henselta, a potem Detmolda. Albo na odwrót. Co radzisz? Radziłbym ci się zamknąć. Miej oczy już otwarte, o przyjemnościach pomyślisz później. Nie da się ich zlutować. Lipsą trochę. Dobra, mamy dwie rzeczy do zrobienia. Znaczy dwa miejsca na mapie mamy zaznaczone. I nie wiem, gdzie mamy iść w sumie. Więc sobie luknijmy w zadania. Okej, pójdźmy najpierw tutaj po lewej stronie. Tam jak ten znacznik wskazuje, bo to mniej więcej wiem, gdzie to jest. Jakie spodnie. Te, co wyrzuciłem. Nie mamy czasu do stracenia. No to chodź, nie? Ja rozumiem, że w burdelu też nic nikogo nie ma. Ja przynajmniej mogę ich tu zlutować. Pamiętam, jak schodziłem w jednej z misji. Chodź, Rosz.
Idziemy im nakopać do dupy. Chyba to trochę źle poszedłem, tak mi się wydaje. A kurde, bo to... Bo zacząłem iść na tamten znacznik, a chciałem iść na ten znacznik. Lekki misklik. Naprawiamy już ten błąd i idziemy tam, gdzie chciałem. Myli mi się z GTA też czasem. A, są dwie drogi po prostu. Dobra, nalajcie. Czy oni serio myśleli, że jak wezmą mi dwóch typeczków, zostawią tam na straży na tym przejściu, to ja się nie przedostanę? Serio? Byli aż tak głupi? Co to za bydle? Troll. Uważaj, jednym uderzeniem łapy potrafi złamać krowie kark. Nie jestem krową. Kto tam? Czego tu? Idziemy w swoją stronę. Wiedźmin zabija trolle. Chcesz mnie zabić? Nie tak łatwo. Wynocha! Stary wróci i rozszarpie. Uspokój się, głupia babo. Idziemy do Wargan. Idź, ale nie tędy. Moje leże. Ciągle chodzą. Przeszkadzają. Kto? Ludzie. Skróćmy męki tego dziwadła. Poczekaj. Kto cię niepokoił? Przypomnij sobie. Wiedźmin. Inny. Łysy. Łaził tu. Duży. Rozmawiałaś z nim? Chciałam, a on mi w pysk. Starego wołałam. Wiedźmin wyciąga miecz, krew się leje, stary leży, ranny. Wiedźmin mówi, śpieszy się do Miklok. Kto jeszcze tędy przechodził? Baba. Z mgły wylazła. Śmierdziała. Jak wyglądała? Mała baba, człecza. A konkretniej? Łeb dziwny, na boki rozdziawiony. Sheila. Dokładnie. Mówiła, że do Wargan lesie. Więcej nic. Jesteś pewna, że do Lockmuin? No mówię. Powiedział, żeby jakby się nie śpieszył, odrżnąłby staremu. To już mówiłaś. Dzięki za pogawędkę. No widzisz, nie bolało. Spać, wynocha. Miłych snów. Spotkać się starego? Niech nie budzi. Spać muszę. Ale możemy tędy przejść, tak? No, więc spoko. I dowiedzieliśmy się jeszcze paru ciekawych informacji. What the fuck, gdzie my w ogóle jesteśmy? Chyba się domyślam. Jestem tak przeciążony, że nawet nie mam jak zbierać z nich lutu, nie? Yeah.
Dzięki. Dobre ludzie, niedobre zabite. Uważaj na siebie, trolu. Wiedźmin, od wąwozów droga, tam moja baba. Była? Była. I co? Ma się dobrze, tylko jej nie budź, bo ci łeb oberwie. Moja stara, lubi mnie. Wątrobę świeżą daje. Okej. Oni tu raczej nic nie mają ciekawego, nic, zawsze jak mieli te myczki, to były kijowe. No tak myślałem, że tutaj wyjdziemy właśnie. Nie wiem, kto ma zdychać, ale wydaje mi się, że to ty będziesz. Dobra, i teraz gdzie tu mamy iść? Przez miasto. Myślę. A kiedy droga wiedzie? Może jednak nie? Nie, musimy przez miasto się... A, wiem, którędy. Dobra. Pamiętam. Już wiem wszystko. Ojejku, zamknąłem drzwi. Czekajcie, muszę kotu otworzyć, bo przecież mi drzwi rozpali. Sorki za tą małą przerwę. Tędy muszę iść. Chodź, kocie, chodź. Tak mi się wydaje, że tędy. Może jednak nie tędy? Nie, no tędy. Tylko kuźwa, czemu tu musi być tak ciemno zawsze? Dobra. Wygląda na to, że ludzie Detmolda też wiedzą o tajnym przejściu. O tak. Ten drugi co też miał? Też druciony sznur? Dzień dobry. Zastałem Jolkę? Wiedźmin Geralt i Vernon Roche. Co za spotkanie. Z drogi, Pangrat. Bądź poważny, Roche. Przecież wiesz, że nie jestem tu przypadkiem. Nigdy i nigdzie nie bywasz przypadkiem. Zawsze zjawiasz się dokładnie tam, gdzie lepiej płacą. Widzę, że nic się nie zmieniłeś. Masz się za lepszego, bo podcierałeś królewską żyć? Smutne. Zabijcie ich! Chcę, żebyś się nie zdziwił. Dobra, gdzie mamy się udać? Czyli idziemy... Tak jak wtedy szliśmy. Dobra. No, otwórz te drzwi, Geralt.
Otwieraj. Ja już tutaj wiem, jak muszę iść. Ale sądzę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie, ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się filmik spodobał, to łapeczkę w górę zostaw pod filmikiem. No i trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku jutro o 19:00. Na razie.